Mbappé wywołuje duże zainteresowanie. Może wyrównać rekord ligowych trafień w sezonie. Zapraszamy na transmisję. Witamy się z Państwem z imponującego stadionu Parc des Princes na zachodnich obrzeżach Paryża. Ładna dziś pogoda, tym bardziej więc zrozumiałe, że trybuny pękają w szwach. Wszystko już gotowe. Zaraz rozpocznie się dzisiejszy mecz. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a wraz ze mną Jacek Laskowski. Obejrzymy dziś zmagania o punkty we francuskiej Ligue 1. PSG zmierzy się z Girondins Bordeaux. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Hakimi. Idrissa Gueye. Mbappé teraz przy piłce. Poradził sobie, minął z wodem. Piłka posłana na dalszy słupek. Obrona, ale piłka w grze. Rzutka piłki w szesnastkę. Uwagę mediów przed meczem skupił na sobie Kylian Mbappé. To od jego dyspozycji zależeć może wynik spotkania. Jeśli pokona bramkarza rywali, nie tylko przysłuży się drużynie, ale też okryje chwałą z innego powodu. Potrzebuje tylko jednego trafienia do wyrównania rekordu strzeleckiego w tych rozgrywkach. Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Spalony, podanie wyraźnie spóźnione. Akcja przetrzymana zbyt długo i takie są efekty. Tu trzeba było zagrać szybko. Wydaje mi się, że zabrakło wyczucia w czytaniu tempa gry. Mbappé. Teraz bardzo cierpliwie, spokojnie budują tę akcję. Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. No trudno się teraz dziwić temu pressingowi. Sami się o to proszą. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Czy ta okazja da prowadzenie? Zablokowany ten strzał, ale nic z tego, górą bramkarz. To był bardzo trudny do obrony strzał. Piłkę ma teraz Wijnaldum. Niemożliwe, nie ma bramki. Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Pudło. Nic z tego. I widać, że szkoleniowiec wyraźnie się rozeźlił. Ciągle remis. Z Rożnego w okolice jedenastki. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Udanie teraz odebrał piłkę rywalowi. Czy Neymar to wykorzysta? I mają to! Dominowali! Wreszcie się doczekali! Otwierają strzelanie w tym meczu. Nikogo to chyba nie dziwi. Nie pozostawiali rywalom wiele do powiedzenia. Mamy powtórkę sytuacji, która doprowadziła do bramki. Szkolny błąd, strata piłki i nieszczęście gotowe. Tak kończy się brak koncentracji w grze obrony. Obejmują prowadzenie. Przygotowanie do spotkania przynosi owoce. Cieszy się trener, ale to przecież jeszcze nie zwycięstwo. Ważny jest wynik po ostatnim gwizdku.
No to mamy 1-0. Ciągle utrzymują się przy piłce, mogą to rozegrać na różne sposoby. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Barella. Messi. Skrupulatnie, cierpliwie budują atak. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Doskonale się teraz zachował. Było groźnie, ale nie wahał się ani trochę. I oto z piłką Leo Messi. Mamy gola, proszę Państwa! Prowadzą dwiema bramkami w pełni zasłużenie. Można się było spodziewać, że taka taktyka w końcu się opłaci. Bez pośpiechu, doskonała wymiana piłki, oczekiwanie na błąd przeciwnika i wykorzystanie tego błędu bez litości. Na razie 2-0. Utrzymali się przy piłce, więc sędzia stosuje korzyść. Jednak wrócimy do tego faulu i wznowimy grę od rzutu wolnego. Tak, sędzia wyciąga żółtą kartkę. I chyba dobrze widać, że nie bez przyczyny. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Temu póki. Jest podanie. Jak to się rozwinie? Oj, to był książkowy odbiór piłki. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Kylian Mbappé. Teraz Neymar. I ładnie mija teraz rywala. I mamy centrę na bliższy słupek. Gwizdek sędziego kończy pierwszą część meczu na Parc des Princes. Zmiana zawodnika w ekipie PSG. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Kylian Mbappé. Marco Verratti. Mbappé. Verratti. Wijnaldum. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Miłośnicy francuskiej Ligue 1 już pewnie zacierają ręce, bo zbliża się bardzo ciekawe spotkanie. Paris Saint-Germain zmierzy się z AS Monaco. Tak, faktycznie. Na taki mecz warto sobie zarezerwować miejsce w kalendarzu, bo zapowiada się ciekawy pojedynek. Do Messiego. Ależ okazja dla Messiego. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Atak piłkarzy PSG może być niebezpiecznie. Piłkarze PSG wyraźnie częściej są w tym meczu przy piłce. Kreowanie gry w ich wykonaniu wygląda tu bardzo dobrze. Także wynik potwierdza ich dominację. Bramkarz się rzucił, wyciągnął jak struna.
Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? Wrzuca w okolice 11 metra. Świetnie teraz bramkarz, że też nie strzelili. Głęboka ta centra z narożnika. Wspaniale, wspaniale teraz bramkarz. Ja już widziałem piłkę w siatce. To było potężne uderzenie głową. Nie mam pojęcia, jak udało mu się je zatrzymać. Decyzją sędziego mamy rzut rożny. Na 11 metr z rogu. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. No, nie kwapią się teraz do ofensywnej gry, wręcz zachęcają do pressingu. Ależ to teraz zrobił. Świetna intuicja w obronie. I tu jeszcze mała przypominajka dla Państwa, że wkrótce czeka nas transmisja kolejnego. Ale chwileczkę, chyba będzie bramka. I przechwycona piłka po tej wrzutce. Widać, że mają to przećwiczone. Patrzmy, Paryżanie podchodzą pod pole karne przeciwnika. Mbappé, może być niebezpiecznie. Gol! Mamy gola dla Paris Saint-Germain. To była tylko kwestia czasu, Tomku. Musieli w końcu dopiąć swego. Mamy powtórkę. Widzimy, jak dobre było to podanie. Wymierzone niemal wprost na nogę. A Mbappé uderzył precyzyjnie przy krótkim słupku. Piłka wpadła do siatki, zanim bramkarz zdążył jej sięgnąć. Podwyższyli zatem stan spotkania na 3-0. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Udane wejście w przeciwnika. Mbappé. Verratti. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Było groźnie, ale piłka odbija się od broniącego zawodnika. Będzie rzut rożny. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Pole karne, głęboko teraz. I oto z piłką Leo Messi. I teraz słusznie odgwizdany, spalony. Tak, nie było najmniejszych wątpliwości. Linia obrony była wyraźnie wyżej. Musi bardziej się skoncentrować, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. Strata. Muszą bardziej szanować piłkę. Verratti. Messi. Podanie zwrotne do Mbappé. Cudowne zachowanie w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. Mbappé, będzie groźnie. Popisowo teraz bramkarz w 100% sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest 100%. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka.
Messi dośrodkowuje z rogu. Tak niewiele zabrakło. Główka, ale piłka przeszła nad poprzeczką. Cztery minuty doliczone do podstawowego czasu gry. Trochę tych przerw się nazbierało. Traci tę piłkę bez faulu. Dobrze, mierzone podanie na dobieg. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. Koniec spotkania. Paris Saint-Germain zgarnia dzisiaj komplet punktów. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone, wysokie zwycięstwo.